4 maja w całej Polsce rozpoczęły się matury. Egzaminy rozpoczęto od języka polskiego. Na napisanie egzaminu uczniowie mieli 170 minut. Dla mnie była w miarę łatwa, chociaż materiał zakrawał nawet o wiadomości z gimnazjum, więc niektórym mógł sprawić trudność, aczkolwiek wydaje mi się, że w miarę przystępny dla wszystkich był program. Mimo trudnych czasów spowodowanych pandemią, uczniowie, jak i dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu podeszli do matur optymistycznie, chociaż nie ukrywali pojawienia się stresu. No zawsze jest stres. Akurat stres to zawsze to doskwiera. A u mnie jakoś nie było. Nie było żadnego stresu najmniejszego. Przyszedłem, napisałem, wyszedłem. Nie, no to znaczy ja miałem wczoraj, jakoś się za bardzo nie stresowałem, ale dzisiaj jak przed wejściem na salę trochę żołądek ścisnęło jednak. Był stres, no wiadomo. Pewnie, że był, pewnie. Chociaż wczoraj było najgorzej chyba. Już dzisiaj rano to, no, było w porządku. Spokojnie, spokojnie te przygotowania się odbywały. No żałujemy, że tych uczniów nie było tutaj w szkole, nie uczyliśmy się stacjonarnie, to zupełnie inna nauka niż online. Nie da się ukryć. Egzaminy odbywały się w reżimie sanitarnym. W sali mogło znajdować się 16 osób, przed wejściem należało zdezynfekować ręce oraz co godzinę wietrzono pomieszczenia. Uczniowie nie musieli mieć na sobie maseczek. Dziwna jest ta matura. Taki spokój, szkoda. Zawsze był ruch i tego każdy wchodzi innymi drzwiami do szkoły. Oczywiście musimy uważać, żeby byli i rączki umyte i tak dalej. Tak troszeczkę jest dziwnie. Zawsze było tak głośno, mogli się spotykać, mogli rozmawiać, a teraz tylko przychodzą, piszą. No i wyjdą szczęśliwi, myślę. Pojawienie się lalki Bolesława Prusa wśród tematów wypracowania nie było zaskoczeniem. Uczniowie tej lektury właśnie się spodziewali. Przewidywania się sprawdziły, była lalka tego roku. Ja się nie spodziewałem, ale słyszałem, że będzie lalka. Słyszałem, ja się spodziewałem. Też miałem taką głęboką nadzieję, że faktycznie ta lalka się pojawi. No i bardzo się ucieszyłem. No, też pierwsze co, to zobaczyłem, jaka jest faktycznie lektura na tym. No i jak zobaczyłem, no to już pisałem sobie spokojnie, także fajnie. Kolejne egzaminy, z którymi mierzą się maturzyści, to matematyka i język obcy. Zawsze ta matematyka, no to wśród uczniów nie cieszy się takim wow. A szkoda, szkoda, bo to tak jak mówię, super, super przedmiot. Matematyka to żaden stres, jak dla mnie przynajmniej. No bo my akurat z kolegą jesteśmy na matematyce, fizyce i angielskim, także podchodzimy sobie do tego na pewno spokojnie niż na polski. Pojawiły się również drobne zmiany. Bardzo dobrze, że maturzyści mają te przedmioty rozszerzone osobno. Znaczy o to mi chodzi, że nie mają rano podstawy, a po południu rozszerzenie, tylko na następny dzień. To jest bardzo dobre, ponieważ jak pisali te 3 godziny podstawy, potem była przerwa i dopiero rozszerzenie, oni po prostu byli zmęczeni, fizycznie byli zmęczeni. Nie ma ustnych matur, już w tamtym roku nie było, są tylko pisemne. Matury zakończą się 20 maja.